Zabito niemieckiego archeologa. Jego córkę znaleziono martwą w wannie Paragwaj, zamordowano bawarskiego archeologa Bernarda von Bredow i jego córkę. Ciała 62-letniego Niemca i jego 14-letniej córki zostały znalezione przez przyjaciela w ich domu, około 30 km na południowy wschód od stolicy Paragwaju, Asuncion. Znak zapytania niemiecki resort spraw zagranicznych potwierdził we wtorek, że nieznani sprawcy zamordowali bawarskiego archeologa. Do zbrodni doszło 22 października. Policja przypuszcza, że możliwym motywem był rabunek, podały lokalne media. Sprawcy przecięli ogrodzenie posesji w wiosce Patino w pobliżu miasta Aregua, następnie weszli do domu, powiedział szef Wydziału Zabójstw inspektor Hugo Grancy stacji telewizyjnej NPY. Dom został splądrowany. Możemy przypuszczać, że sprawcy myśleli, że można tam znaleźć dużo pieniędzy, dodał Grancy. Córkę znaleziono martwą w wannie, ofiary zginęły od strzałów, prawdopodobnie z tej samej broni, powiedział ekspert medycyny sądowej. Ojciec został postrzelony w szyję, córka w brzuch. Istnieją przesłanki, że był wcześniej torturowany, ponieważ ma obrażenia na twarzy, uznał patolog. Jego córka została znaleziona w wannie wypełnionej wodą. Bernard von Bredow i jego córka wyemigrowali do Paragwaju 4 lata temu. Już w wieku 16 lat von Bredow odkrył w rodzinnej miejscowości Siekstorf w górnej Bawarii niszkielet mamuta. Archeolog był jednym z założycieli tamtejszego muzeum prehistorycznego, pisze FAS.